remains of the past. Siema, witajcie, tutaj jest Przemek. A tu Azji. Mateusz. 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 Ty znany też jako Azji. Jako Azji. Ty znany też jako Luksato Przemek. No to tak jak powiedziałem na wstępie, chcielibyśmy się podziękować. Zgadza się wszystkim naszym anglojęzycznym przyjaciołom z Ameryki, z Wielkiej Brytanii. Tak. Ci odważni ludzie, którzy mieli na tyle wystarczająco dużo soków w pewnej części ciała, by użyć nam swoich głosów. Pięknych swoją drogą. Szczególnie ten, którego postanowiliśmy użyć. Tak. Ale to właściwie nic jeszcze nie znaczy tak naprawdę, bo istnieje szansa, że innych głosów też użyjemy. Być może nie w intro nawet. Kto wie? Być może użyjemy tego w intro, użyjemy innych głosów w intro, ale jeśli nawet nie, to znajdzie się na nich zastosowanie i w różnych innych przerywnikach na reklamę. Tak. Na podziękowania zasługują nie tylko i wyłącznie te osoby, które życzą nam głosu, ale przede wszystkim wszystkie te osoby, które na nas spoglądają z sympatią. I nie jest im obojętne to, co robimy, że jednak ktoś tam wyświetli raz na ruski rok te nasze fotografie i te filmiki, tak, które zresztą robione z przymrużeniem oka, ale jednak są. Tak gdyby się. W gruncie rzeczy, gdyby nie wy, osoby, które między innymi oglądają, to te osoby, które lajkują nas na Facebooku, na fanpage'u, gdyby nie te osoby, to po prostu nie bralibyśmy ze sobą ani kamer, ani telefonów, ani aparatów. Nie robilibyśmy niczego. Po prostu chodzilibyśmy na was. Chodzilibyśmy po prostu tak tylko i wyłącznie dla siebie, tak? Tak. Znaczy, chodzimy tylko i wyłącznie dla siebie, tak? Naprawdę, bo to nie jest... Ale w tym momencie chcieliśmy zrobić coś dla was i pomyśleliśmy właśnie, że zrobimy taki filmik z okazji w ogóle 100 lajków. Właśnie warto wspomnieć przecież. Tak jest. Mamy to w sumie było głównym, że tak powiem, główną ideą tego wszystkiego, tak? Że w ogóle nagrywamy. Siadamy, to, że mamy 100 lajków. Siadamy, bo 100 lajków. No, sprawa trochę może wyglądać też śmiesznie, no bo tak patrząc na inne page'e zajmujące się tym, czym my się zajmujemy, to... Nie zabiegajesz tak bardzo o relacje z publiką. Tak, znaczy no to tak, to też prawda. Więc jesteśmy ewenementem pod tym kątem. Tak, no i teraz... Mamy taki pomysł, żeby po prostu dać wam możliwość wyboru następnego miejsca, którego będziemy nagrywać. Tak. Poniekąd zostało jeszcze parę miejsc w Ciechanowie. Już nie mówimy o jego okolicach, bo tam to jest naprawdę sporo jeszcze rzeczy do zrobienia. Aczkolwiek tu w Ciechanowie zostało jeszcze parę interesujących miejsc, w których nie udało nam się skompletować 100% materiału w postaci wideo czy fotorelacji. Więc mamy właśnie zamiar wracać do tych miejsc, poprawić obecne standardy, plus minus zrobić właśnie wideo. Nie wszystkie miejsca, które tutaj tak wymienimy, to nie wszystkie miejsca odwiedzaliśmy i nie we wszystkich miejscach byliśmy. No nawet. Znaczy być może byliśmy sami, ale nigdy nie byliśmy jako grupa, tak, i nie odwiedzaliśmy ich jako remiasto de Paz. No to może pierwszą, chyba najbardziej taką zasłużoną, by znaleźć się na tej liście lokalizacją, jest Stara Chłodnia przy ulicy Niechockiej. Tak, no bardzo dobre miejsce. Aczkolwiek będzie wymagać od nas dużo siły. Tak. I wytrzymałości, żeby nam się dostać. Tak. Następnym miejscem jest... Kompleks szpitalny. Kompleks szpitalny, który swoją drogą widzimy przez okno w tym momencie. Pozdradzisz. Zaraz będę wiedzieć, gdzie kamieniami rzucać, jak mi się nie spodoba. Tak. Kompleks szpitalny przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Tak więc... Co szpital może nam zaoferować? No nie zapominajmy, że Urban Exploring to nie tylko zwiedzanie opuszczonych miejsc, również i tych aktywnych, które mają interesującą formę. A szpital jest interesującą formą, ma bardzo fajną bryłę i dużo w nim interesujących rzeczy. Najbardziej interesującą rzeczą, moim zdaniem, będą tunele, tak? Tak, tunele i to, co jest na zapleczu szpitala. To, czego nie wszyscy byli w stanie dojrzeć podczas przemieszczania się po szpitalu. W związku z czym, przemieszczając się po szpitalu, omijamy dużo rzeczy, naprawdę. Nie wiemy, co tam się dzieje. A my byśmy chcieli, jeśli już byśmy mieli tam nagrywać materiał, to chcielibyśmy pokazać właśnie szpital nieznany, można powiedzieć.
mroczny. Mroczny, ciemny i wilgotny prawdopodobnie. Ale mamy tamę, która jednocześnie stanowi most na ulicy Karkoszyńskiej. Niektórym może znana lokalizacja. Osobiście za dzieciaka chodziłem tam na rzekę kąpać się. Znaczy ja nigdy nie szwędałem się w okolicach Karkoszyna, więc zbytnio nie wiem czego się spodziewać. To będzie dość krótki na pewno materiał, jeśli już będzie z tamy. No tak naprawdę, no nie oszukujmy się, to jest tylko... Most. Most. Ale jeżeli chodzi o mosty, które mamy w Ciechanowie, on jest taki... Zasługuje na chwilę uwagi na pewno. Przedsiębiorstwo Młynarskie. Przedsiębiorstwo Młynarskie. Przedsiębiorstwo Młynarskie to miejsce, w którym już byliśmy. Być może ktoś ma pojęcie o tym, że istnieje taki profil tam na YouTube jak mój i tam, że tam był taki filmik, owszem znalazł się. Robiliśmy też filmik z tribute do The Last of Us. Tak, jako zapowiedź naszej działalności na YouTube. Tak, no i właśnie tam wykorzystaliśmy dużo scen z tego miejsca. Ale to był zbyt surowy materiał, żeby znów was nim nakarmić, w związku z czym mamy zamiar wam ponownie wejść z kamerą. Więc tak, młyn ponownie zrobimy ostatnim obiektem, który zasługuje jeszcze o wspomnienie na naszej zacnej liście. To przedsiębiorstwo budowlane Kombinat, w którym jakiś czas temu byłem z naszym kolegą, którego zabrakło. Nie mogło niestety być dzisiaj, tak? Ma poprawki, życie studenta, wiecie. Kombinat przy ulicy Miechockiej. No to jest bardzo ciekawe miejsce. Trochę takie, nie chcę używać słowa monotonne, ale trzeba mieć takie spojrzenie, żeby... To znaczy, to jest z tego, co ja widziałem tylko ze zdjęć, tak? Jakby tam też nie było osobiście, to jest taka dość duży budynek ogólnie i tam te hale są takie przestrzenne, ale mało tam jest ogólnie jakichś rzeczy, na których można zawiesić wzrok, tak naprawdę. Czyli hale, tam nie ma hale. No, hale, no. Gdzie się wyraziłem, taki hall po prostu, tak? Tego dużo korytarzy i okruchów jest sporo. To jest fajne miejsce. Te zdjęcie mi się bardzo podobało i myślę, że można nakręcić dobry materiał jeszcze. Tak, szczególnie jeśli będzie ładna pogoda. Mhm. Gra światła powoduje, że ilość tych pomieszczeń, okien i te korytarze naprawdę fajnie to wygląda. No więc tak, lista jest dość uboga, ale same emitowanie listy nie było naszym zamiarem. Przede wszystkim chcieliśmy powiedzieć wielkie dzięki za to, że jesteście i interesuje was nasze osoby skromne. Przede wszystkim to, co robimy, to, czym się zajmujemy. Sprawia nam ogromną frajdę, wielką przyjemnością jest robić, zwiedzać, eksplorować. To nie spodziewałem się, szczerze, że to dojdzie do takiego stopnia, że ludzie będą tak nas lubić na Facebooku i że będą ludzie oglądać nasze filmy. Na razie stówka, a później co? Stara Chłodnia, kompleks szpitalny, Tama, przedsiębiorstwo Młynarskie i Kombinat. Mało. Mało, ale jest jeszcze dużo miejsc pewnie nawet w Ciechanowie, o których nie wiemy. Być może są gdzieś tam poukrywane w gąszczu osiedli, bloków. No i właśnie tu możecie z pomocą przyjść wy, bo wy jakoś jesteście w większości, możecie wiedzieć więcej niż nasza skromna trójka. Bardzo byśmy was poprosili ogólnie o wpisywanie w komentarzach tutaj, bądź na Facebooku różnych miejsc w Ciechanowie. Nie tylko w Ciechanowie, być może też w okolicach, bądź tak jest. W Warszawie chociażby. Tak, bo to nie jest chyba żadnym sekretem, że mamy taką chęć wybrać się do Warszawy i tam pozwiedzać kilka rzeczy. No, Modlin już dał przysmak tego, że już w Ciechanowie nie będzie zbytnio co robić. No tak, znaczy ja w ogóle tak powiem szczerze, że Modlinem tak się nażarłem w pewnym sensie, że po prostu jak teraz chodzę po Ciechanowie, to mi się wydaje wszystko tak troszkę mniej jednak atrakcyjne. Tak, no. Ale wciąż jednak chcemy sfinalizować naszą działalność tu na terenie miasta, żebyśmy mogli w końcu myśleć bardziej dalekobieżnie, bardziej globalnie. Na Facebooku pojawia się odpowiednia mała sekcja, taki mały widget na zasadzie pytanie i odpowiedź. Tak, takie sondy, tak? Tak, sonda będzie i na podstawie tej sondy, na podstawie waszych kliknięć, na podstawie tej skromnej listy, wy wybierzecie priorytety dla nas. I ta lokalizacja, która dostanie największą ilość, będzie wykonana jako pierwsza i to malejąco w dół. Co, bo w sumie się nie zastanowiliśmy kompletnie, a musimy sobie ustalić jakiś deadline tak naprawdę, nie? Tu leci napis teraz, albo tu. Co? Dobra.
leć. So thank you all guys for sending us your voices. We had great fun listening to them. Yeah, especially that one that we used in our intro. Yeah. So, Heather is her name. Yeah, it's Heather. Yeah. Nice voice. Yeah. I gotta say, I'm mesmerized by this whole voice. I'm completely mesmerized. I'm like... You can say that all night long to me. Remains of the past. Okay. It was awesome. And thank you all guys for sending us these voices. Yeah, like we know that we didn't use all all of these voices, but we will use them eventually. Yeah, the best is yet to come. Yeah, we don't know the future, and in the future, probably we will use all of them. W ogóle, gdzie jest mój... rurku? Okej. Ale... Stoi gość z YouTube'a z bronią mi przy głowie i mówi, że nie napijesz kolejnych lajków, to cię zabije. On stoi? Nie. Wiesz, o nim nie mówić. Tak. Patrzę się tak jakby... Ale ja to wytnę, proszę pana. Siema, to jest właśnie Przemek, a to jest... No mów, mów. Mateusz! Tak! Mateusz! Przemek! Mateusz! O kurwa! Kawy tak ciepło!